Podzielmy 78 przez 12? Jaki będzie wynik, czyli iloraz? Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie samodzielnie to obliczyć. Można na przykład tak. To jest to samo, co 78 dwunastych. Jak inaczej przedstawić 78 dwunastych? Ile razy 12 mieści się w 78? Ile razy w całości się mieści?

Albo można skrócić ten ułamek. Licznik i mianownik można podzielić przez 6. Tak czy tak otrzymujemy jedną drugą, czyli to jest 6 plus jedna druga i można to zapisać jako 6 i jedna druga. Można też zapisać ten ułamek jako ułamek dziesiętny: 6 i jedna druga, ile to jest dziesiątych. 1 druga to to samo co 5 dziesiątych 6 i 5 dziesiątych 6,5. Inny przykład. 20 podzielone przez 80. Zatrzymajcie film i spróbujcie samodzielnie to obliczyć. Możemy skorzystać z podobnej metody. Możemy to dzielenie zapisać w postaci ułamka zwykłego 20 osiemdziesiątych. 20 podzielone przez 80. I możemy spróbować przedstawić ten ułamek w prostszej postaci. Licznik możemy przedstawić jako 1 razy 20 a mianownik jako 4 razy 20. A taki ułamek możemy przedstawić jako 1 czwartą to się równa 1 czwarta razy 20 dwudziestych, a 20 dwudziestych to 1. Czyli to się równa 1 czwarta. Jak przedstawić 1 czwartą w postaci ułamka dziesiętnego? 1 czwartą trudno przedstawić w postaci dziesiątych. Bo 10 nie dzieli się przez 4 bez reszty. Ale można 1 czwartą przedstawić w postaci setnych. Jeżeli licznik i mianownik pomnożymy razy 25, to otrzymamy 25 setnych. A setne łatwo przedstawić w postaci ułamka dziesiętnego. To się równa 0,25, czyli 0 jedności i 25 setnych. 20 podzielone przez 80 to. 25. Setnych. Tak wyglądają różne sposoby dzielenia liczb całkowitych, dwucyfrowych, dzielenia którego wynikiem są ułamki dziesiętne.